Witajcie, witajcie na kolejnym nagraniu. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj teraz. No to jedziemy. Powolutku. Tutaj znajdźka. Zostaliśmy zauważeni. A, nie szkodzi. Byłem na to gotowy. Idziemy sobie teraz. Tutaj jest kolejny łucznik. Z tego co widzę. Zaraz się nim zajmiemy. Na szczęście padają na strzał. Kolejny przeciwnik, którego zaskoczymy. Pięcia. A jak dobrze jest, fajnie. Troszeczkę znajdziek. No, mamy czerwone groby, czyli ktoś tu był przede mną i sobie padł. A może to mój? Nie pamiętam. Nie. Dobra. Teraz pójdziemy tutaj. Tu żeśmy troszeczkę opuścili. Wtedy można dojść się do pierwszej kapliczki. Odblokować taką drogę. Dobra. Tutaj tak. Bardzo. Mamy kolejną znaczkę. Warto jest szukać kamieniu dusz, dlatego że później się przywraca amritę z nich i dostaje się z nich amritę i przywraca się szybko broń żywiołów, która na trudniejszych przeciwników bardzo się przydaje. Inaczej naszą broń ducha opiekuńczego, tu jest właśnie taki skrót, który nam pozwoli do pierwszej kapliczki dojść. Można to sobie odblokować. Tu jest jeszcze coś. Tak, tam widzę u góry coś jest. Dobra, czyli pójdziemy z powrotem tędy. Pójdziemy tu, zaraz nam tu ktoś wyskoczy, z tego co pamiętam. No właśnie. Na szczęście nie było to jakimś problemem. Tu mamy. Tutaj jest ta rzecz, która tam migała wcześniej, to sobie ją też weźmiemy. O, kosmyk młodego samuraja, to też się później przydaje, powiem do czego. Dobra. Znowu musimy mieć kawałeczek. To jest jedno z przejść, które zaraz odkryję. Moment, tu coś na dole jest? Nie, tam niczego nie ma, ale tędy można pójść i tutaj jest coś. Tędy jest trochę łatwiej, tam jest sporo przeciwników z tamtej strony. Jakbym poszedł od strony... od przodu wejścia do wioski, to bym miał dużo trudniej, a z tej strony dużo łatwiej będzie mi ich pokonać, gdyż nie będzie ich tak dużo wychodziło. Dobra, teraz tutaj już powolutku będziemy sobie ich pulować. A tu jest jeden na przykład. Dobrze, że się zmęczył. Dobra, mamy tego jednego. Tak, teraz tu jest następny.
Jeszcze mnie grabną. Dobra. Nie szkodzi. Tutaj są takie kamienie przy studniach czasami, których też różne rzeczy lubią wypadać. Przeważnie są to rzeczy jednorazowe, ale też się czasem przydają. Pulnijmy sobie go. Ubiłem mu całą... Jak się blokował, zbiłem mu całą wytrzymałość i dlatego pozbawiłem go. Tu jest jeszcze jeden. Tak nie robi ruchu. Dobra. Kolejny. Skrzyneczka, elegancko. Dobra, tam jest jeszcze jeden. No, niestety płynęło się. O, cała imprezka. Mamy to. Było dość groźnie, ale daliśmy radę. Będziemy się tym na razie przejmować. Dobra. I to jest właśnie jedna z dróg do tych z przodu, które bym szedł od bramy i tam stoi taki mocniejszy przeciwnik. Zaraz zobaczycie. Jest bardzo odporny. Pierwszy, drugi łuk. Dobra, zobaczmy teraz, co możemy ewentualnie sobie zmienić. To tak. Tak, tu już mamy. Dostaliśmy drugi. Bardzo fajnie. Jest i Odachi, który ten już jest nabity, ale nie mamy lepszego. Ale mogę wam pokazać, jak się walczy Kurisawą. Przeciwko ludziom jest bardzo dobra, przeciwko tworkom i oka już nie za bardzo, ale kto co uważa. Zobaczmy, czy tutaj nie możemy czegoś zamienić. Możemy. Jest lepszy kapelusz, mamy troszeczkę lepszą zbroję, ale waga jest straszna, dlatego ja jej nie będę ubierał. 2-1, 2-4, no to tu się opłaca. Tutaj nic. I tutaj mamy buciki na zmianę, bardzo fajnie. O, wpadły nam już pierwsze akcesoria, amulet Omamori. Dobrze, też sobie założymy, fajnie. Mamy troszeczkę rzeczy jednorazowych. Ja sobie na razie dam tylko mały kamień dusz, bo zawsze może mi się przydać. Tutaj, no to co jeszcze, święta woda, która szybciej regeneruje wytrzymałość, talizmany, można na bomby, mogą też na przykład, można też bomb używać, też może się przydać. Jest tu tego bardzo dużo, bardzo długa lista różnych, różnorokich, jednorazowych przedmiotów, która się przydaje. A, bo nie, czy nie.
razie jednak potrzebuję jeszcze Odachi. A za chwilę będzie walka z takim pierwszym demonem, który tam się chowa za tą zasłoną. Tam z przodu jest taka zasłona. I tam się chowa pierwszy, poważniejszy przeciwnik, który naprawdę potrafi szybko zrobić kuku. I walka z nim, no... Czasem bywa ciężka, ale ja spróbuję w miarę szybko zakończyć. O, już sobie wyszedł. Ja użyję mojego ducha opiekuńczego do walki. No i pięknie. Pięknie wyszło. Mamy klucz, który będziemy mogli przejść dalej do następnej lokacji. Fajnie, zaraz sobie otworzymy i pójdziemy dalej. Musimy tam, dobra, no i teraz możemy już sobie otworzyć tutaj kolejne wrota. Idziemy dalej. Użyjemy klucza do mostwa. Dobra. Tutaj jest coś. Teraz tu. Spoko, mamy tutaj kolejny chram. Pomodlimy się. Wydamy sobie trochę expa na awans. Czyli umiejętności, myślę, że dam sobie plus 2. Dobra. A to pójdziemy sobie tędy. Dobra. Tu się płyniemy gościa do nas. Chodź. To jest zrobione. Też potrafią. Okej, fajnie poszło. Następny. Teraz tu do góry. Sobie pójdziemy. Wypuściłem. No trudno. Spróbujemy sobie pomóc. Prawda, musiałem użyć specjalnego skilla, ale oni są dość trudni do pokonania bez tego. Więc nie ma problemu. Poszło nie najgorzej. Przeważnie blokują przejścia takie. Bardziej. Potrzebne.
Dobra. Tu gdzieś była drabina do góry. Trochę się zgubiłem. Zaraz się spróbuję odnaleźć, spoko. Muszę jakoś ugasić tamten ogień. Co jest? Chyba przejście jest tylko górą, z tego co pamiętam. Do ognia nie wchodzimy. Zaraz zobaczymy. Tutaj. Uwaga na dziurę. Tu jest drabina, ale nie o to mi chodzi. Aha, teraz tą drabiną tu w dół. Ok. Niespodzianka. Dobra, problem z głowy. Tutaj ciach. Tu jest takie przejście dodatkowe. Pójdziemy sobie. Okej, nie ma źle. Znaczka. Kolejny amulet. Wróć mi prestiż, właśnie. Teraz chyba będę mógł już dodać... Momencik. Tu jest lista tytułów. A nie, nie mam jeszcze punktów na wydanie, niestety. Zdobyte tytuły. Jeszcze nie mam, ale powolutku będziemy już te tytuły zdobywać i wtedy też będzie można odsłaniać nowe dodatki. Tutaj coś jest? Nie ma. Trzymaj się tędy, nie ma innej drogi. Zobaczymy. Teraz tu. W sumie, dlaczego nie? To przejście też by trzeba było odblokować. Całkiem fajnie. No to z bombki może. O, też nie najgorzej. Dodatkowo podpalenie. Tutaj kolejna znajdźka. Dobra. Jest ten, co wtedy, co tutaj się czai. Tak więc nie damy mu się dużo poczaić. Teraz to trzeba będzie pójść do góry tą drabiną. Idziemy sobie do góry. Tutaj skoczymy. Uważamy na ogień, żeby się nie spalić. Znajdźka. No, pierwsza różnica z tego co widzę. Tak. Mamy tu różnicę. Tam widzę jest jedna kodama ukryta. Ale najpierw tu mamy łucznika, który już nie zauważył. O, nie trafił nawet. Dobra,
Nie jest źle. Przez moment było grubo. To jest chyba dach, który się rozpada. No właśnie. Mój błąd. Przejść jeszcze raz. Łatwo spaść. Łatwo sobie nabić guza. Ale to nic. To jest kawałeczek, to nie ma problemu. Teraz tu. Tutaj sobie odblokujemy, jakbyśmy tu spadli czy coś. Tutaj znowu mamy oni do pokonania. Udało się pokonać damsko. Przejście już będzie odblokowane. Dobra. Jeszcze się tu rozejrzymy, czy czegoś nie przeoczyłem. Tutaj można... O nie. To nie tutaj, tam. Dobra. Tutaj mamy ładnie. Aha. Spadł na dół, więc na razie nie będzie nam przeszkadzał. Tu nic nie ma. Dobra. Czasem trudno trafić takiego, ale spoko, trafiliśmy go na szczęście. Muszę zobaczyć, co tu jest, bo zobaczymy. Dobra. Ach, boli. Boli, boli. Tylko nie wleciał do ognia, bo się spalę. Tych mamy z głowy. Zobaczmy, co tu w skrzynce. Dobra. Sobie przejdziemy tu. A tu jest drabina, właśnie jej szukałem. Idziemy do góry. Tu sobie odblokujemy przejście, żeby w razie czego było. Fajnie. Sypujemy tędy. Dach tutaj się wali. Thank you.
Tam jest jakiś łucznik, który mnie denerwuje. Dobra. Łucznika mamy z głowy. Teraz sobie pójdziemy tędy. Do góry. Dobra. Tutaj jeszcze można odblokować drabinę. W razie czego? Teraz sobie zeskoczymy tu na dół. Weźmiemy sobie tutaj znajdźkę. Dobra. Opłaca się te znajdźki przeszukiwać, szukać, dlatego że często można trafić na świecę przyłowrzaszczą, kiedy się zginie i jej się użyje, to wtedy cała armita i duch opiekuńczy powraca do ciebie, a jest bardzo mało. Tutaj damy kodomę do góry. Dobra, do chramu. Teraz się trzeba stąd jakoś wydostać. Czy co, tu na dół? Tutaj jeszcze coś mamy. Kolejny kamień dusz, bardzo się przyda. Tu można zobaczyć, co jest w studni. Troszkę amunicji też może nam się przydać. To ich trochę będzie. Ach, nie trafiłem. Najpierw trzeba zbić hełm. Dobra, jednego mamy z głowy. Został jeszcze jeden. Okej, fajnie. Trudniejszy moment z trzema przeciwnikami. Tutaj, fajnie. Trzeba uważać na ogień, bo ogień zabija bardzo szybko. Teraz sobie posprzątamy troszeczkę z daleka. Spoko. Już jesteśmy na wybrzeżu, zaraz otworzymy furtkę. Pozbierać troszeczkę znajdziek tej jaskini. Dobra, tutaj znowu kamień dusz, bardzo ładnie. Tutaj gdzieś coś jeszcze było ukryte z tego, co pamiętam. Zaraz to zobaczymy. Tu chyba na brzegu, tak, tam dalej. Uważać, żeby nie spać z klifu, bo wtedy odchodzimy w zaświaty. Fajnie. Pozbieramy trochę złota, troszkę jeszcze znajdziek. Tak, teraz tu. Znajdźka. Tak, teraz tutaj. Tutaj nie da się otworzyć. Z drugiej strony tam trzeba wejść, przejść przez dach. A z drugiej strony. Tu jeszcze jest jeden taki do pokonania.
Tutaj mamy znajdźkę. Jeden tutaj z góry. Okej, fajnie. Pozbieramy sobie. Szybko teraz przejdziemy sobie tutaj. Tam na końcu jest jeszcze Kodoma. Też ją odeślimy do chramu. Dobra. Otworzymy sobie drzwi z drugiej strony. I zapiszemy. Ok. Zobaczmy, jak tutaj nasze błogosławieństwo Kodomy. O, już mamy jedną na Amritę. I to będzie dobry wybór. Dobra, są tu jeszcze trzy Kodomy, których nie znalazłem. Może poza nagraniem spróbuję ich poszukać. Już nie pamiętam dokładnie ich lokalizacji. Okej. Sobie jeszcze tutaj awans. Dodamy sobie trochę do siły. Fajnie. No i stajemy w obliczu bossa, który będzie na statku. No i zobaczycie, jak mi z pierwszym bossem pójdzie. Sam jestem ciekaw. Nie jest za prosty. A no tak, zestawali się przeciwnicy, bo zrobiłem save'a. Ona nie szkodzi. Zapomniałem o tym. I do bitka. Dobra, nie wyszło źle. Posprzątajmy tych tutaj. Ach, tu jest jeszcze ten dom do otwarcia od środka. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Ach, tam jest jeszcze coś. Tego też nie zebrałem wcześniej. Kamień duszy dwa razy. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo się przydadzą. Teraz wejdziemy sobie tam, do tego domku, uzupełnię sobie życie. Tu jest wejście od góry. Dobra, i tutaj będzie oni w środku. Ale na szczęście nie stanowił dla nas większego wyzwania. Teraz tu jeszcze znajdźka. Tutaj odblokować i wyjść. Dobra. I teraz będzie boss. It was supposed to be an easy job for easy money. No, to idziemy do bossa. Nie za bardzo go lubię, ale zobaczycie dlaczego. Jest na niego sposób, choć trochę trwa, żeby go pokonać.
do namiotu. Jego słabą stroną jest to, że na środku zawsze można przemknąć pod nim, jest dość wolny. Dlatego trochę to potrwa. Znaczy on ma dwie fazy. Druga faza jest dużo gorsza od pierwszej. Pierwsza jeszcze nie stanowi dużego problemu. Zobaczycie dlaczego. Niezbyt w porę. No chodź, chodź. Dobra. Super. Jeszcze nie jest na dobre. Przydamy się na drugą fazę. Użyję sobie troszeczkę kamieni, dusz. O właśnie, teraz się zaczyna jego druga faza, która jest dużo gorsza. Trzeba dużo bardziej uważać, bo potrafi zaskoczyć. Muszę być prawie cały czas w ruchu. No to jego zagranie mogło być ciężkie dla mnie. Ale na szczęście jest dobrze. Na razie daje mi się z nim jakoś radę. Niestety wybił mi całego ducha opiekuńczego jednym strzałem, nie trafił, a dało mi to osłonę przed śmiercią. No, myślę, że może nawet tam się z nim radę już. Muszę tylko uważać na te jego niefajne ataki. Pięknie, bossa pierwszego mam załatwionego. Fajnie wyszło, podbierać rzeczy, które z niego drobnęły.
No i fajnie. I to by było na tyle. Idziemy sobie naprzód. Tak jest, kontynuować. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking. Come.天下人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が覇を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったんだ。ウィリアム、 近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の敵も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。 Tak, myślę, że w tym momencie skończymy sobie nagranie. Dziękuję, na razie, cześć, do zobaczenia następnie.